Jak się jechało? Witamy serdecznie. Jak się jechało? Pięknie, wspaniale. Polska jest piękna. Wyruszyliśmy 29 czerwca z naszej miejscowości Czerwionka Leszczyny. Potem udaliśmy się do Krakowa, potem do Zakopanego. I tak jechaliśmy górami, dolinami. Później częścią wschodnią, Zamojszczyzna. Odbiliśmy trochę do środka, do Warszawy. I potem znowu do Białegostoku, potem w górę jechaliśmy na Mazury, Suwałki, Giżycko, no i z Mazur na Warmię do Elbląga. No a teraz w Helu, a co teraz potem? Helu, teraz z Hel, na Helu będziemy, można powiedzieć, świętować półmetek naszej wyprawy, ponad półmetek, to jest nasz 9. etap, a potem z Helu całe Pomorze przejedziemy, całe wybrzeże. Aż dojedziemy do Świnoujścia, no i ze Świnoujścia w dół zachodnią granicą Polski, aż dojedziemy do Jeleniej Góry. Z Jeleniej Góry będziemy, słuchajcie, kierować się w stronę Wrocławia i z Wrocławia pozostanie nam dokładnie 197 km do domu Filipa, bohatera naszej akcji Filipowe Kilometry Walczymy z Autyzmem, któremu po raz kolejny dedykujemy to coś, co w ogóle właśnie się dzieje, to co robimy. Mamy 1800 km w nogach. Można powiedzieć, że jest to dużo. Dużo. No nie ukrywamy, 3 etapy górskie niesamowicie nas. To była siła charakteru. Walka z sobą. Różne myśli nam wpadały do głowy. Były chwile zwątpienia, ale jechaliśmy wspólnie, to znaczy ja z Adrianem i jeszcze kolega z wozu technicznego w jednym celu, żeby powiedzieć coś więcej ludziom na temat autyzmu, uświadomić im troszeczkę więcej, że są wśród nas takie osoby, nie tylko na przykładzie mojego syna, bo Filip to jest mój syn, ale są to osoby, które troszeczkę inaczej postrzegają rzeczywistość i my musimy się troszeczkę więcej czasu im dać na to, żeby to życie im troszeczkę ułatwić. Dlatego jest ta nasza akcja Filipowe Kilometry. My walczyliśmy ze swoimi słabościami w postaci tej aktywności rowerowej. Osoby niepełnosprawne na co dzień walczą ze swoimi dysfunkcjami, swoimi trudnościami i nie tylko Filipowi, ale wszystkim dedykujemy naszą wyprawę kolarską. Kręcimy dla Filipa dookoła Polski. Cieszymy się bardzo, że drugi raz możemy być na Helu, bo w zeszłym roku mieliśmy trasę Czerwionka, Hel Czerwionka. 1416 km pokonaliśmy w 6 dni. Teraz dookoła Polski to jest 15 dni. Na razie jesteśmy na 9. etapie, a więc witamy, witamy. Dzięki. Jest super. Powiem tak, no jak wjechaliśmy do Trójmiasta, to już nie czuliśmy. Ból się skończył, można tak powiedzieć. Ból wszystkiego się skończył, a więc byliśmy pod wrażeniem, że nagle po paru dniach jak byliśmy w górach, to nagle jesteśmy nad morzem. Super, dzięki, zaraz widzimy się na scenie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Może sekund, może nie cała minuta. Czekamy, wyglądamy, czekamy, zaglądamy. Można by było tutaj powiedzieć, czekamy na nie od godziny 16 i nic. Aż w końcu wymawieszają. Przywitajmy wielkimi brawami. Jeszcze raz, za chwilę. Przed nami Czerwis, Adrian i Kamil. Czerwisko, ze Lusza Stacja Prosta. Poruszali! Witamy w Jest również zabezpieczenie, ochotnicze strażnicze, żeby nie było i jest z nami Kamil, Adrian i Kamil.
się. Przyznam ci szczerze, że czekamy na ciebie od godziny 16. Zostawcie przerwę, rozpocznijcie. Pokażcie się tutaj na scenie, niech was wszyscy zobaczą. Tak naprawdę, w międzyczasie, jak się w ogóle czujecie? Jest radość? Radość jest ogromna, no. Na pewno czuję satysfakcję. Jest de facto ponad pół metra klasy, no ale to już jest, teraz będzie z górki, tu Polski to już będzie. Czy jak wiecie, jest już niedaleko, ale niczym rozpoczniemy. Powiedz mi, jak masz na imię, przedstaw się. Nazywam się Adrian Wolek, pochodzę z Bełku, taka mała miejscowość niedaleko zamieszkania właśnie Dawida. Znamy się ze szkoły, no i to wszystko. Panie Dawid, rozumiem, że jesteś ojcem Filipa. Zgadza się, jestem tatą Filipa. Jest mi bardzo miło, że mogliśmy tutaj ponownie do was przyjechać. Jest fantastycznie, jest super, naprawdę dziękujemy za zaproszenie. Ekstra przyjęcie. Dziękuję, ale to nic, my mamy jeszcze kilka pytań, ale oczywiście to za chwilę na scenie. Otwórzcie rowery, niech was wszyscy tak zobaczą w pełni okazałości. Jeszcze raz dla nich, wielkie brawa! On również jest tutaj z nim, on ich wspierał. No i teraz tak. Powiedz mi, ja tutaj wstępnie, oczekując na was, powiedziałem, że macie akcję charytatywną, wspieracie działalność, ale jestem przekonany, że lepiej wy to zrobicie niż ja. Powiedz o tej akcji, powiedz o co w tym wszystkim chodzi, dla kogo kręcisz, o jaki dystans przejeżdżacie, ile jest etapów, no i tak dalej. Od ponad dwóch lat, słuchajcie, toczy się akcja na aplikacji Endomondo oraz na stronie endomondo.com pod nazwą Filipowe Kilometry Walczymy z Autyzmem. Słuchajcie, na chwilę obecną jest trzecia edycja, uczestniczy w niej ponad 3000 osób. Nie tylko kręcimy kilometry, jeśli chodzi o aktywności rowerowe, biegamy, chodzimy, spacerujemy, zimą jeździmy na nartach, sankach. W tej akcji uczestniczą, słuchajcie, całe rodziny, to nas bardzo, bardzo cieszy. A tak naprawdę jest to akcja charytatywna. Charytatywna dla mojego syna. Mój syn w wieku 2,5 roku, u niego zdiagnozowano autyzm. Bardzo szybko i z tego bardzo się cieszymy. Dzisiaj ma 8 lat Filipek. Jest dzieckiem z tak zwanej trzeciej grupy dzieci autystycznej. Co to oznacza, słuchajcie? Mój syn nie mówi ze światem zewnętrznym, ze mną, ze swoimi kolegami, koleżankami, komunikuje się za pomocą komunikacji niewerbalnej, tak zwanej mowy gestów Makatona, jak i również ma taki swoje elektroniczne urządzenie w postaci tabletu. Tam ma wgrany specjalny program terapeutyczny o nazwie Mówik i za pomocą syntezatora mowy naciska na tablicę i mówi: tato, zrób mi kanapkę, mamo, kocham cię. No i tak się porozumiewamy. My też jako rodzice, najbliższa rodzina, w swoich telefonach, tabletach mamy taki program i takim samym kodem komunikacyjnym, słuchajcie, my się porozumiewamy. Co to oznacza? To stymuluje w szczególności ośrodek Broca, czyli tą funkcję mózgu, która odpowiada za wyrażanie słów. Powiem wam szczerze tak, żeby mój syn mógł się nauczyć mówić, tak jak my ze sobą tutaj rozmawiamy na scenie, pod względem takim psychologicznym, medycznym, to musi minąć około 103 lat. A więc fajnie, że są to metody takie, że osoby niemówiące, nie tylko mój syn, mogą z tego korzystać. W tym roku, słuchajcie, postanowiliśmy, że pojedziemy dookoła Polski. Jeszcze 2 lata temu, słuchajcie, nic nie planowaliśmy. Nie planowaliśmy żadnej trasy. Na początku w naszej akcji było 50 osób. Potem kilka dni później, kiedyś spojrzałem w komputer, nagle do akcji dołączyło w ciągu 3 godzin 350 osób. I to dało mi takiego kopa, że trzeba coś zrobić, że to się przyjmie. No i tak naprawdę od 2 lat Filipowe Kilometry są znane nie tylko w Polsce, ale w poszczególnych innych krajach. Jesteśmy na 9 etapie, jesteśmy tutaj na Helu. Przejechaliśmy, słuchajcie, ponad 1800 filipowych kilometrów. Codziennie robiliśmy 240 kilometrów. Pierwsze 3 etapy były górskie. Z naszej małej miejscowości w województwie śląskim, prawie przy granicy z Czechami, Czerwionka, Leszczyny, pojechaliśmy 100 kilometrów dalej do Krakowa. Później pojechaliśmy z Krakowa do Zakopanego. Tam mieliśmy pierwszy nocleg. Będzie troszeczkę opowiadanie, jeżeli mi dacie czasu. Zakopanego wyruszyliśmy górami do Krynicy-Zdrój. Bardzo ciężkie 160 km. Później z Krynicy-Zdrój ruszyliśmy
do Uszczyk Dolnych. Kolejne prawie 230 km. Górka, podjazd i tak do nieskończoności. 60 km w Lasach Bieszczadzkich jechaliśmy tak naprawdę po cienku. Mieliśmy swoje lampki. Przez 10 km toczyliśmy walki z dzikimi psami. Musieliśmy pewne rzeczy użyć, aby się, że tak powiem, no troszeczkę pozbyć tych naszych, że tak powiem, nieproszonych gości. Z Uszczyk Dolnych, słuchajcie, pojechaliśmy później w stronę Zamościa. Z Zamościa dotarliśmy do Warszawy. Dlaczego do Warszawy? Z racji tego, że chcieliśmy zameldować się w stolicy. Później znowu odbiliśmy w prawą stronę do Białegostoku. Z Białegostoku na Suwałki, później do Giżycka. Z Giżycka do Elbląga. I z Elbląga, słuchajcie, mieliśmy tutaj do Was 180 km. Ale dzisiaj było bardzo, bardzo trudno przejechać przez Trójmiasto, a w szczególności przez Gdynię, która była bardzo zakorkowana, w szczególności przez roboty drogowe, które no niestety sprawiły nam ogromne figle, bo cały czas byliśmy zmuszeni jak gdyby zjechać na ścieżki rowerowe, ale nasze rowery no niedobrze znoszą ścieżki rowerowe. Jak sami widzicie, trasa jest mocno wymagająca. 9. etap, a ile jest wszystkich etapów? 15 etapów, słuchajcie, jeszcze mamy. My tutaj sobie troszeczkę odpoczniemy. Teraz pojedziemy, znaczy za jakieś 2 dni wyruszymy w drogę do Pobierowa. Tam się spotkamy z naszymi, można powiedzieć, znajomymi, sąsiadami, bo tak się stało, że wycieczka naszych mieszkańców udała się do Pobierowa i tam będą nas oczekiwać. Później pojedziemy w kierunku właśnie Świnoujścia. Ze Świnoujścia pojedziemy w dół Wyspa Wolin, Szczecin, potem Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, z Zielonej Góry do Jeleniej Góry. Potem odbijemy troszeczkę w górę do Wrocławia, bo też mamy również we Wrocławiu, spotykamy się z terapeutami naszego syna, jeśli chodzi o Centrum Hiperbaryczne Koncert. Tam mój syn odbywał tak zwaną plenoterapię w komorze hiperbarycznej. I słuchajcie, ten turnus 40-dniowy pokazał, że można zawalczyć, można tą zaburzenie, bo słuchajcie, autyzm to nie jest choroba, jest to zaburzenie według międzynarodowej klasyfikacji ICD-10. Jest to po prostu przypadłość, która człowiekiem zostaje na całe życie. Można go, słuchajcie, zniwelować do pewnego stopnia i nam się to udaje. Właśnie dzięki odpowiednim formom terapii i rehabilitacji. Dlaczego tutaj w tym przypadku mówimy o rehabilitacji? Z racji tego, że Filipek, zresztą tak jak na tym zdjęciu jest pokazane na reklamie naszego samochodu technicznego, jeszcze jest dzieckiem niepełnosprawnym ruchowo, to znaczy ma bardzo obniżone napięcie mięśniowe w rączkach i nóżkach, czasami nawet utrzymanie przez niego talerzyka plastikowego czy kubeczka jest niemożliwe ze względu na drżenie rąk i dlatego wymaga zajęć rehabilitacji. W tym roku zbieramy właśnie środki, mamy swojego fanpage'a na portalu Facebook, to pod nazwą Filipowe Kilometry. Jeżeli macie przy sobie smartfony, jakieś inne urządzenia, wpiszcie Filipowe Kilometry, możecie zalajkować stronę, słuchajcie, tam możecie się wszystkiego o akcji dowiedzieć. Serdecznie zapraszamy, udostępniajcie, komentujcie. Nie wszyscy się dowiedzą o Filipowych Kilometrach. A ja bym chciał serdecznie z tego miejsca podziękować mojemu koledze, który świetną trasę zaplanował i dlatego jedziemy te 15 etapów. Wielkie brawa dla Adriana! I ogromne dzięki dla naszego wspaniałego przyjaciela Kamila, który nie tylko kieruje, nie tylko jest człowiekiem, który odpowiada za multimedia, ale również, słuchajcie, jak przyjeżdżamy do każdego punktu noclegowego, to nasze bagaże już są w środku, w pokoju, nie musimy po nie chodzić do samochodu. Wielkie brawa dla Kamila! A ja nie byłbym sobą, gdybym nie zadał pytania Adrianowi. Adrian, powiedz mi, co skłoniło się do tego, że wziąłeś udział w tej akcji? Prośba Dawida. Prośba Dawida, jak długo to trwało? 5 minut. 5 minut, ale czy przygotowaliście się jakoś kondycyjnie do tego, czy to tak po prostu było z marszu, no nie wiem. Dziś się urodził temat i zaczynamy. Nie, ogólnie to
Ogólnie to było tak, że po prostu ja od jakiegoś czasu interesuję się kolarstwem ultradystansowym. Biorę udziały w maratonach takich ultradystansowych 500-700 km non-stop. No i z racji tego, że jesteśmy z Dawidem dobrymi znajomymi, rok temu zrodził się pomysł, żeby właśnie jechać Road to Hell, na hell i z powrotem. No i zaplanowaliśmy, no ja zaplanowałem całą trasę, bo tak mi to jakoś wychodzi wszystko ładnie. No i pojechaliśmy na hell i z powrotem. I wracając z hellu, zapytałem się go: Dawid, co robimy za rok? On: no nie wiem, a co proponujesz? Mówię: to jedziemy dookoła Polski. No i to miał być tylko plan. No, jak wyruszyliśmy dookoła Polski, to nie pytajcie mnie, co odpowiedziałem mu, jak się mnie zapytał, gdzie pojedziemy za rok. Dookoła Europy pewnie. Albo inaczej. Słuchajcie, zrobimy tak. Mam pytanie. Powiedz mi, co to znaczy 1503 kilometry? Mówisz, że można bez przesiadki, ale powiedz o tym sam. Słuchajcie, my mamy takie dwa punkty do spełnienia. Kto może zostać ambasadorem kolejnych edycji akcji Filipowych Kilometry Walczymy z Autyzmem? Po pierwsze, należy pokonać dystans. Może on ten być dystans mieszany w postaci właśnie tych 1503 Filipowych Kilometrów. Dlaczego taki dystans, a nie na przykład 2000, nie 200? Bo to jest data narodzin, słuchajcie, Filipa. Data narodzin mojego syna. 15 marca 2010 roku. Tego rocznika już nie dodajemy, bo to by była ogromna liczba kilometrów. Wiadomo, być może nawet nie do przejścia dla ultradystansowców w kolarstwie, ale powiem szczerze, że są osoby w naszej akcji, które co roku dla Filipka wykręcają prawie 50 tysięcy kilometrów na rowerze. Przyznam szczerze, że sam się na tym zastanawiałem, skąd ta cyfra czy liczba. Teraz już wiem, dziękuję. Natomiast mam pytanie jeszcze do Adriana. Adrian, a dlaczego dookoła Polski? To pytanie należy skierować do Dawida. Z racji tego, że w zeszłym roku przyjechaliśmy tutaj do tego wspaniałego miejsca i chcieliśmy troszeczkę zmierzyć się z większym dystansem, dłuższym dystansem. Tak naprawdę, słuchajcie, no robimy to w okresie, wiadomo, swoich dni urlopowych. Ktoś może zarzucić, no tata powinien być z rodziną, ale proszę mi uwierzyć, niedawno zakończyłem urlop tacierzyński, bo musiałem go wreszcie wybrać, bo moja rodzina niedawno się powiększyła. Na szczęście z moim trzecim dzieckiem jest wszystko w porządku. Oni są tam w Czerwionce na Śląsku, oglądają całą wyprawę, śledzą na linkach Endomondo i nie tylko, a więc dookoła Polski, z racji tego, że mieliśmy takie plany, ale to były takie marzenia, można tak powiedzieć, bo nie wiedzieliśmy, że to się ziści, z tego tylko względu, że to też jest kwestia przedsięwzięcia, przygotowania nie tylko naszych rowerów, ale także zaplecza jak gdyby finansowego. Musieliśmy znaleźć odpowiednio ludzi, którzy nam jak gdyby ponownie zaufają. To znaczy naszych partnerów, sponsorów, którym serdecznie dziękujemy. W szczególności jest to firma Kirchwagen Components Poland, biuro techniczne Galileo, grupa Junior, Tax Mentor, Faraifel i Protek. Są to ludzie z pasją w tych firmach, którzy też kochają sport, aktywność, wartości rodzinne i po raz kolejny nam zaufali. No i dzisiaj jesteśmy dzięki nim między innymi też tutaj. Czy wystąpiła jakaś kłopotliwa sytuacja, anegdota jakaś wesoła, co rozśmieszyło was na trasie? Opowiedzcie na to niej. No, na trasie zdarza się dużo różnych ciekawych rzeczy, ale mi najbardziej... No nie wiem, najstraszniejsza rzecz to były na pewno Bieszczady, kiedy 40 km jechaliśmy tak naprawdę na jednej lampce, ponieważ ja swoją gdzieś zgubiłem, nie mam pojęcia gdzie. Przez 40 km w ciemnych Bieszczadach, no to było takie najgorsze doświadczenie z całej trasy, a śmiesznych anegdot no nie jestem w stanie wymienić. Kolega zapomniał o najważniejszej rzeczy, słuchajcie. Jedziemy sobie w Bieszczadach jeszcze za dnia, godzina około, nie wiem, 19:30. Na mapie widzimy za kilka kilometrów, że będzie most. No most, miał być most. Słuchajcie, nad Soliną jesteśmy, nie ma tego mostu. No jeszcze dzień wcześniej na mapie był most. No to stwierdziliśmy, co trzeba zrobić. No, no tak jak było na naszej relacji, wzięliśmy rowery do góry, ściągnęliśmy buty, skarpetki
No i prowadziliśmy rowery na drugi brzeg. To było, można powiedzieć, najśmieszniejsze w tym, z tego tylko względu, nie było głęboko, było naprawdę bezpiecznie. Mieliśmy parę minut tak zwanej krioterapii i to spowodowało, że te 40 km naprawdę pokonaliśmy w niezłym tempie. Ja przyznam szczerze, mam pytanie także do obsługi technicznej, ale tutaj ja pozwolisz, że podejdę do ciebie, czy zaprosimy cię tutaj na scenę również? Może zapraszamy cię również na scenę. Tak, ale wrzuć na ten, tak. Niech będzie, niech leci relacja. Ja dla Kamila mam pytania również przygotowane. A to są wasze pierwsze rowery, czy tak po prostu... Znaczy pierwsze, czy jakaś zmiana nastąpiła? Nie, po prostu ty z tymi rowerami idziecie na drugą akcję, jak gdyby. Rozumiem. Kamil. Jeszcze raz, Kamil, obsługa techniczna. Kręcimy kilometry dla Filipka. Pokaż się tutaj wszystkim, stań tutaj obok mnie. Ja mam do ciebie pytanie. Powiedz mi, ile było napraw? Tak szczerze. Wystąpiły jakieś usterki rowerowe? Raczej problemów z rowerami nie było, raczej takie główne konserwacyjne. Jednakże jak wjechaliśmy do Warszawy, ja samochodem, wiadomo, Warszawa duże miasto, auto zaczęło wariować. W pośrodku największych przeszkód, duży ruch, tu jeszcze drogi oznakowane, dostosowane tylko dla ruchu publicznego. Wjechałem na tę drogę przypadkowo, przyznaję się, policja mnie zatrzymała, zostałem upomniony. I po prostu pojechałem dalej, tak, ale w tej sytuacji, jeśli samochód zaczął mi nawalać, po prostu myślałem, że się rozpłaczę. To była naprawdę tragedia już. Nie wiedziałem zupełnie nic, nie wiedziałem, gdzie jest nasz nocleg, ponieważ GPS przestał działać w środku gęstego miasta. Plus jeszcze tego samochód nie działał, dzwoniłem do Dawida. Dawid akurat telefon mi się bardzo dobał, nie szło się do niego dzwonić. Ja miałem łezki w oczach, poważnie byłem totalnie załamany. Ale na szczęście zadzwoniłem na nocleg, jak maszyny, wszystko po kolei i na szczęście się udało. Pojechali bez problemu, ale tak naprawdę zapytałem o kwestie rowerowe i czy jakieś osypiły naprawa, a usłyszałem, że samochód się zepsuł. Czyli rowery okazuje się, że są w bardzo dobrym stanie technicznym. Żadnej testy nie mieliśmy. Nic. Czyli łańcuch się nie skończył. Nie skończył się łańcuch. Dobrze, a jeżeli chodzi o ten rower, to są jakieś specjalne parametry, czy znaczy, nie wiem, rower kolażówka, czy taki zwykły, tradycyjny rower, czy to coś musi być szczególnego? Nie, to są zwykłe rowery szosowe typu endurance, czyli ramy są troszkę krótsze, rowery są wbudowane na dłuższe dystanse, te ramy właśnie nie są tak aerodynamiczne. Dlaczego nie mieliśmy problemów żadnych technicznych, bo mamy takiego bardzo dobrego znajomego, który właśnie posiada swój serwis rowerowy i zawsze tak zadba o nasz sprzęt, że nigdy nic się nie może na trasie wysypać. Także serdecznie pozdrawiam, Marka Bernacisko. Serwis Kopacki Zabrza, słuchajcie, ja tak naprawdę mieliśmy kiedyś w ramach treningu, parę miesięcy temu udaliśmy się na taki trening 16,5 godziny, wykręciliśmy 422 km w ciągu. Tak się złożyło, że Adrian tam coś miał w tylnym łożysku, byliśmy wtedy 200 km od domu, zadzwoniliśmy do Arka, Arek udzielił wszelkich informacji, co mamy zrobić, co mamy kluknąć, co mamy stuknąć, gdzie mamy przykręcić, no i dojechaliśmy. Ej, Andrzej, powiedziałeś mi jeszcze, mam ostatnie pytanie, powiedziałeś mi, że, znaczy nam tutaj, że jesteś takim zawodowym kolarzem. Powiedz mi o swoich jakichś sukcesach sportowych. Nie, zawodowym, amatorsko interesuję się kolarstwem ultradystansowym na ten moment. Startowałem w trzech poważniejszych ultramaratonach. Jest to dwa razy Tour de Silesia i Tour de Pomorze. Tour de Silesia, jedne z najtrudniejszych ultramaratonów w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że ich trasa przebiega głównie w górach. Przewyższenia sięgają rzędy 5-6 tysięcy metrów w pionie. No i przejechałem w bardzo dobrym czasie, jak na pierwszy maraton, w czasie 32 godzin. Maraton Tour de Pomorze, 511 km, 711 km non-stop, no i z tego jestem chyba najbardziej dumny. Non-stop 711 km, on to jeszcze pamięta, ile przejechał kilometrów. Wielkie brawa, drodzy Państwo. Tak, wielkie brawa i to, słuchajcie, Adrianowi dało kwalifikację do tegorocznego ultramaratonu kolarskiego, słuchajcie, pod nazwą Bałtyk Bieszczady, 1048 km.
Rok temu zobaczyłem na trasie osobę w stroju, na którym było napisane 1008. Wszedłem na stronę www.1008.pl, patrzę, czy ma przyjechać maraton 700 km, żeby dostać kwalifikację na 1008. Zapisałem się, przeszedłem, zapisałem się na 1008. Za miesiąc startuję ze Świnoujścia, a kończymy to w Ustrzykach Górnych. Rozumiem, to tak, powiedzcie mi, jesteście zmęczeni? Chcecie, gdybyście teraz mieli jeszcze dla nas tak, ten dziewiąty etap, skąd dziewiąty etap się rozpoczął? Z Warszawy, tak? Tak, nie. Z Elbląga do Opelu, tak? Będziecie u nas dwa dni, odpoczniecie. To co, ja, Maciej, chcielibyście coś pozdrowić, kogoś może powiedzieć jeszcze tak coś od siebie. Pozdrawiamy oczywiście naszego szefa, Filipie. Za niedługo się spotkamy. Nasze rodziny. Przede wszystkim, słuchajcie, i wszystkich uczestników i sympatyków akcji Filipowe Kilometry. Serdecznie dziękujemy tutaj wszystkim za to wspaniałe przyjęcie. Państwu, że poczekaliście tutaj na nas. No mieliśmy być trochę wcześniej, ale warunki na trasie, tak jak tutaj wcześniej powiedzieliśmy, nam to trochę nie było dobrze. Nie jechało dobrze. A więc dziękujemy bardzo. Wielkie dzięki. Dziękujemy jeszcze raz przed wami. Dawid, Adrian i Kamil. Wielkie brawa. A dajemy im teraz odpocząć państwu. Dziękujemy za to, że byliście z nami. Życzymy wam miłego pobytu w Helu. I czujcie się tu dobrze, do siebie w domu. Dziękuję. Dziękuję.